Dzień dobry, dobry wieczór. Witam Was serdecznie na obiecanym spotkaniu. Opowiem dzisiaj kilka słów o tym, jak będą wyglądały szkolenia dla specjalistów. I tak, spotykamy się dzisiaj w wyjątkowo romantycznych okolicznościach, ponieważ właśnie przed kilkoma minutami zabrali mi prąd. Mam na szczęście zewnętrzną lampę. Nie wiem, jak długo ona wytrzyma, więc mam nadzieję, że na razie da radę no i transmisji mi nie przerwie. Nie wiem, jak z jakością. Dajcie znać, czy mniej więcej to działa, że słyszycie, widzicie, nie przerywa jakoś specjalnie. Osoby, które już dołączyły i mnie oglądały, jakby tylko dajcie mi tylko znać, że wszystko jest ok. Jest super, dziękuję bardzo. No, ale to mnie nie powstrzyma, mam nadzieję. Najwyżej, że będzie przy świecach, już mam przygotowane. Bo cześć Agnieszka, dziękuję Ci bardzo. Bo tak, chciałam Wam przede wszystkim powiedzieć o terminach. Mamy w tym momencie 3 zaplanowane terminy szkoleń dla specjalistów. To jest stopień pierwszy. Dlaczego to jest w ogóle pierwszy i drugi, to też Wam o tym powiem, ale od początku. Mam nadzieję, że teraz niczego nie przekręcę, bo nie mogę już sprawdzić na komputerze. Upewnić się, że dobrze mówię terminy. Pierwsze szkolenie w Polsce, które się odbędzie, będzie pod Krakowem w Nielepicach 22-23 kwietnia. Także to będzie pierwsza grupa, która wyjdzie z błękitnym certyfikatem. Następnie w maju poprowadzę szkolenie we Wrocławiu, a w czerwcu we Wrocławiu będzie 20-21 maj, a 3-4, jeżeli dobrze pamiętam, będzie Warszawa. I to są 3 szkolenia, które są zaplanowane na pierwsze półrocze 2023. I tyle na razie przed wakacjami planuję ich zrobić. Dopiero po wakacjach będą kolejne terminy. Dla kogo w ogóle jest skierowane to szkolenie? Zarówno do osób, które już pracują z kobietami w ciąży, w tym całym okresie okołoporodowym, jak i dla osób, które dopiero planują, czyli studentki położnictwa, czyli kobiety, które chcą zostać dulami. Tutaj absolutnie Was nie wykluczam i zapraszam serdecznie. Tak samo oczywiście jak położne, dule, już pracujące, lekarzy, fizjoterapeutów, osteopatów, psychologów, terapeutów i każdego, kto pracuje z kobietami w okresie okołoporodowym. Myślę, że tak staram się przygotować to szkolenie, żeby dla każdych z Was było ono interesujące i przede wszystkim praktyczne. Bo moim takim celem jest, żebyście to, co dostaniecie na szkoleniu, mogły zintegrować i wdrożyć w swój model pracy. Przepraszam, po chorobie jeszcze. Czy pracujecie z kobietami, czy jakby macie z nimi kontakt już, nie wiem, na jakimś etapie ciąży i widzicie się z nimi co jakiś czas? Czy spotykacie je raz może tylko w ciąży? Czy spotykacie się z nimi już podczas samego porodu, na sali porodowej? Chcę to Wam tak przedstawić, żeby bez względu na to, jaki jest Wasz model pracy, żebyście mogły użyć to, czy to do prowadzenia spotkań takich, jakie macie w tym momencie i zintegrowania do tego, żeby te spotkania były jeszcze lepsze, jeszcze lepiej wspierać kobiety, żebyście mogły tworzyć swoje kursy, swoje spotkania z nimi, jakby osobny w ogóle kierunek, żebyście były w stanie z tymi kobietami, które już z nimi pracujecie i wiecie, że chcą iść dalej. Wiecie, że hipnoporód
jest takim tematem dla nich, żebyście były w stanie stworzyć dla nich osobny program. Oczywiście w szkoleniu będą wszystkie podstawy o hipnoporodzie, czyli jak funkcjonuje nasz umysł, świadomość, podświadomość, jak tworzyć skrypty, wszystkie techniki, które wchodzą w skład hipnoporodu, tak żeby zarówno osoby, które już uczyły się na instruktora hipnoporodu, wzięły coś dla siebie, jak i te, które nigdy jeszcze na takim szkoleniu nie były. Natomiast, ponieważ ja sama jestem praktykiem, no i od tego zaczęłam pracę z kobietami w ciąży i wiem, że po tych kilku latach pracy jakby jakakolwiek informacja, jakakolwiek technika zostanie tylko informacją i zostanie tylko techniką, jeżeli w niej nauczycie się, jak to integrować, jak to wdrożyć zarówno do swojej pracy, jak i do swojego życia. To będzie tylko technika. O tym można przeczytać wszędzie już teraz. To nie jest żadna tajemnica, jak wygląda takie przygotowanie na hipnoporód. Natomiast, żeby to praktycznie wdrożyć, na tym będę się koncentrowała podczas tego szkolenia. Okay? Co jeszcze możecie się spodziewać na pierwszym stopniu? Wiem, że dla wielu z Was wyzwaniem jest zainteresowanie hipnoporodem. Okej, to jest coraz bardziej popularne. Widzę, że mamy w ogóle coraz więcej instruktorów hipnoporodu w Polsce, co jest po prostu genialne, bo zaczyna to przechodzić do takiej świadomości ogólnej. Jeszcze oczywiście jest to gdzieś wkładane w pomiędzy czary mary, natomiast już coraz bardziej staje się to popularne. Tak? Natomiast zarówno ja, jak i na pewno Wy spotykacie się z kobietami w ciąży, dla których to jest jakby, ale o co chodzi, to nie dla mnie, ja nie wiem, twardo stąpam po ziemi, wytłumaczenia są przeróżne. Więc chciałabym dać Wam na tym szkoleniu taką praktyczną wiedzę, jak zainteresować, jak, nie lubię tego słowa, ale przekonać, bo to nie chodzi wcale o przekonywanie, ale jak podać to, że hipnoporód może być wartościowy dla nich, że to nie chodzi o to, jakim typem osobowości jesteśmy, czy sugestie wpływają na nas bardziej lub mniej, że hipnoporód może być dla każdego, który tego chce. Ok, więc jakby to będzie też duża część tego szkolenia. Co jeszcze? Będzie też o tym, jak wykorzystać fakt, że jesteście specjalistą. I to wykorzystać w stuprocentowo takiej szlachetnej formie, tak? Czyli jak wykorzystać to, że jesteście tym przysłowiowym fartuchem, nawet jeżeli fartucha nie nosicie w swojej pracy, do tego, żeby przekazywać swoją pewność, swoje nastawienie do porodu, swoje przekonanie, że poród jest zupełnie naturalnym wydarzeniem. Bo to jest bardzo ważna część tego. I tutaj w zasadzie przechodzimy do tego, dlaczego to szkolenie ułożyłam w dwóch stopniach. Tak? Ponieważ z tego, co się orientuję, większość szkoleń na instruktorów hipnoporodu jest jeden stopień, czy jakby jedna forma szkolenia. Natomiast ja od początku gdzieś to widziałam, że bardzo duża część z tej nauki będzie Waszą
praktyką własną. I tak chciałabym to Wam podać. Dla mnie, jak ja to widzę w swojej pracy i z tym, jak, nie wiem, kobiety w ciąży reagują na to, co chcę mi przekazać, jak one później integrują to do swojego życia, to ja wychodzę z założenia, że bycie czy nauczanie hipnoporodu niczym się nie różni od, nie wiem, bycia instruktorem jogi, tak? Albo bycia jakimś trenerem, tak? Czy wyobrażacie sobie instruktora jogi, który sam nie potrafi jej praktykować? Który przyjdzie na zajęcia, powie, ok, jakby oddychamy, robimy taką asanę i do widzenia. Jakby to się nie składa dla mnie. Dlatego powstały te dwa stopnie. Pierwszy stopień ma dać Wam wiedzę, praktykę, o co chodzi z tym hipnoporodem, jak go wdrożyć, jak podać to potencjalnym swoim klientkom czy pacjentkom, jak przetransformować ich może lęk, może obawy, może jakieś negatywne przekonania na temat porodu w spokój. Jak przetransformować w pewność siebie, takie zaufanie. Ok? Ale nie zrobicie tego autentycznie i nie zrobicie tego z takim osadzeniem, jeżeli same tego nie będziecie czuć. Dla mnie to jest po prostu kluczowe. Po pierwszym stopniu będziecie miały czas, żeby to wszystko, co nauczyliście się na pierwszym szkoleniu, osadzić, zintegrować ze sobą. Już nawet oczywiście jakby próbować to w swojej pracy i postaram się te materiały zrobić tak, żebyście od razu po szkoleniu mogły, idziecie do pracy, używacie. Natomiast ten czas będzie po to, żebyście Wy może nauczyły się świadomego oddechu, może nauczyły się wykorzystywania afirmacji, wizualizacji, ekspresowego rozluźnienia ciała, kotwic. Wszystkiego, co Wy będziecie przekazywać swoim klientkom i pacjentkom. Ale też, i co tutaj bym powiedziała, że jest nad tą praktykę, to żebyście miały czas na to, o, prąd wrócił, żeby ułożyć w sobie, czy to będzie poprzez, nie wiem, przeróżne są formy układania w sobie swoich porodów, które miałyście. Jeżeli oczywiście jest taka potrzeba. Czy to będzie poprzez terapię, czy to będzie poprzez, nie wiem, coaching, po prostu przegadanie z jakąś zaufaną osobą. Forma dowolna. Natomiast to Wasze przekonania, te głębokie, na temat porodu, na temat też ciała, na temat możliwości kobiety, co jej wolno, co nie, na temat głosu nawet kobiety, żeby to mieć czas wszystko sobie ułożyć, bo jak to jest złożone w Was jako specjalista, jak to jest osadzone i to jest dla Was naturalne, to wierzcie mi lub nie, ale w jakiej formie to podacie, to już jest kompletnie drugorzędna sprawa. Czy to będzie hipnoporód, czy to będzie cokolwiek innego. To się w naturalny sposób przekazuje kobiecie i na drugim stopniu poznacie techniki błękitnego porodu,
I dopiero po tym osadzeniu, po tym ułożeniu sobie swoich przekonań na temat porodu, będziecie, czy zostaniecie instruktorami błękitnego porodu. Trochę zachowuję się, przyznaję, kompletnie szczerze, bo wiem o tym i to jest moja część pracy, którą musiałam wykonać przez jakiś czas. Musiałam, jakby wam to powiedzieć, otworzyć się na możliwość, że to dziecko moje 5-letnie, którym jest błękitny poród, oddaję dalej. I jak zdarzyło mi się słyszeć, że instruktorzy hipnoporodu, którzy już funkcjonują w Polsce, mówią do kobiety, którą mają przygotowywać, że hipnoporód nie jest możliwy w tym mieście na przykład, tak? Że coś jest niemożliwe, bo na przykład ona ma takie przekonanie, że akurat w tym szpitalu, no nie. Moim celem jest takie poprowadzenie was przez te 2 stopnie, żebyście wy też otworzyły się na możliwość, że jak każde marzenie może zostać spełnione, jeżeli będziemy oczywiście dążyć do niego, jeżeli podejmiemy jakąś konkretną akcję, no i jeżeli przepracujemy w sobie na przykład, co nam wolno, a co nam nie wolno. Także w tych poszczególnych szkoleniach też będziemy szukać w sobie mocy, siły, głosu jako specjaliści, a nawet, tak wracając do tego czasu, który chcemy dać między pierwszym a drugim stopniem szkolenia, to nawet rozpocznę, mam nadzieję, taki proces u was pracy z przekonaniem, że albo misja, albo zarabianie. Co też jest ważne, też jest częścią uczenia hipnoporodu. Bardzo, bardzo to wpływa na nasze klientki. Więc tak, taki jest plan na pierwsze i drugie szkolenie, na pierwszy i drugi stopień. Miałam wam opowiedzieć jeszcze o tym, co będzie dalej, bo nie jest to koniec rozwoju błękitnego porodu, no i nie jest to koniec moich szalonych planów na to, co dalej. To, że pierwsi specjaliści wyjdą z takiego szkolenia u mnie. Wiąże się z kolejnym planem, może na przyszły rok, jeszcze nie mam pojęcia, gdzie to mnie zaprowadzi. Wiąże się z planem zrobienia pierwszej w Polsce czy ogólnopolskiej konferencji, może kongresu świadomego porodu, błękitnego porodu. I znając, jak dużo może dać spotkanie w gronie kobiet, które, czy specjalistów, mam nadzieję, że i panowie też dołączą, którzy myślą podobnie, którzy wiedzą, że co sobie wymyślę, to może być, i którzy chcą zmieniać to, co mamy w Polsce. Jak się spotkamy, to wiem, że po prostu pomysły wystrzelą. I bardzo chciałabym wtedy zaprosić was do współtworzenia takiej konferencji, czy kongresu, nie mam pojęcia jeszcze, co to będzie, do wykładów, do bycia ekspertem, do pokazywania, co wy dajecie światu, kobietom w ciąży. No i zmieniania, mówienia dalej, że zmiany już się dzieją i tylko wystarczy, żeby było nas więcej takich szalonych zapaleńców, którzy wiedzą, że możemy coś zmienić. Chyba
Z tych rzeczy, które sobie wypisałam, to najważniejsze, które chciałam wam powiedzieć, to tyle. Czy macie do mnie jakieś pytania na temat szkolenia? Czy coś chciałybyście dopytać w sprawie programu? Jestem jeszcze chwilę dla was. Przypomnę dla tych osób, które dołączyły chwilę po rozpoczęciu, że w pierwszym półroczu 2023 są tylko trzy terminy i trzy lokalizacje. Pierwsza jest w kwietniu. Rozpoczynamy pod Krakowem w Nielepicach. Pierwsza grupa dostanie błękitne certyfikaty 22-23 kwietnia. Kolejna będzie Wrocław w maju, 20-21 i trzecia w Warszawie, 3-4 czerwca. Później podlinkuję jeszcze wam stronę, na której są szczegóły i zapisy. Aha, wiem co, bo dostawałam jeszcze zapytania w międzyczasie, zwłaszcza od osób, które jeszcze nie pracują w zawodzie, ale dopiero się uczą i to przy różnym zawodzie. O możliwość rozłożenia płatności za szkolenie w więcej niż trzech ratach, tego typu pytania dotyczące właśnie płatności, jak najbardziej. Wystarczy do mnie napisać i ustalimy po prostu taki plan, jaki wam pasuje. Jeżeli pojawiłyby się jakieś pytania, możecie tutaj później pod tą transmisją skomentować albo wysłać do mnie bezpośrednio, zarówno na Facebooku, jak i możecie napisać maila na kontakt @błękitnyporod.pl. Z mojej strony to chyba wszystko. Zapraszam was serdecznie, jeżeli czujecie, że cześć Agnieszka. A, cudownie, widzimy się w Wrocławiu. Jeżeli czujecie, że potrzebujecie zdobyć nowe kompetencje, zarazić się hipnoporodem, dać więcej opcji kobietom w ciąży, więcej wyboru, przygotowania na poród, ale też popracować ze sobą, bo myślę, że to nie będzie tylko rozwój zawodowy, ale też osobisty. Zapraszam was serdecznie. Dobrej nocy. Pa, pa.